Cześć, witajcie serdecznie. Robię sobie questa pobocznego w chapterze 5. W tamtym odcinku mówiłem, że muszę wyczyścić chapter 6, ale jednak się pomyliłem. Trzeba zrobić chapter 5. I właśnie to robimy. Idziemy gadać z tym wielkim. On tutaj stoi. Możecie się przenieść szybciutko przez ogniska. W ogóle byłem? Nie, byłem chyba tak. I tu muszę z nim kwestię kolejne omówić, bo tutaj rzeczywiście nie byłem. Gadamy. I może się ten sekret odkryje tutaj. W tym piątym rozdziale dokładnie. Dobra, to musimy z nim pogadać. Później się musimy przenieść też dalej. Zaraz wszystko pokażemy. Wcześniej oczywiście też gadaliśmy z nim, także on jest w innych miejscach się pojawia. Wejdź na górę, musimy się dowiedzieć, co pnuje. Trochę pomagają tutaj te rozmowy, takie wskazówki. Pięć wozów żywiołów, właśnie, ja nie wiem ile pokonałem. Cztery? Trzy? Nie mam pojęcia. Na razie wejście, dobra, ja cię dogonię później, więc to już jest chyba wyczerpany dialog. Nie, jeszcze. Wszystko musicie wyczerpać, żeby dalej fabuła poszła. Z nim, ten kwestik poboczny. Zadanie. W każdym jest zadanie. W pięciu chapterach jest zadanie. No dobra. Już. Pogadaliśmy. W porządku. Cofamy się do ogniska. To było tutaj. Nie wiem, co tu jeszcze jest. Zobaczę sobie. Już nie pamiętam, kurczę, tyle tutaj zakamarków. Może coś i tak pomijałem, ale... Dobra, tutaj była też walka, pamiętam. Cofniemy się do ogniska. Mam na ogień tutaj założone. Te amulety, o, coś jeszcze dostałem nawet. Co mamy? A, to, no to już... Dropi. To mam. I wziąłem sobie oczywiście odporność na poparzenie, jak walczyłem z tym ostatnim bossem. Zresetowałem sobie statystyki tam, gdzie kowal jest i odporność na poparzenie, bo tamten boss ostatni też będzie. Tak samo ten ten sekretny boss. On będzie miał szok, jakiś odporny na szok czy coś, czyli grzmot chyba, tak? Tak, odporność na grzmot będzie miał, więc też sobie trzeba statystyki zresetować. I dostosować do bossa, bo wtedy mniej obrażeń chyba zadaje. Trochę przynajmniej tak czytałem, nie? Ale czy to zdaje egzamin? No pewnie tak, no bo jak nie macie tych na grzmot albo na poparzenie, to pewnie więcej dostajecie damage'u od niego. Dobra, i teraz on powinien być w tym pałacu chyba. Płonące góry, Dolina Piecowa, to szmaragdowa sala, on tutaj jest? Czy tu jeszcze? Nie, chyba tu. Szmaragdowa, pałac Rakshasa. No zobaczymy, pałac. On tu powinien teraz być też. Sprawdzimy. On się przemieszcza, jak dialog zrobicie z nim. To już później jest po dialogu dalej w lokacji. No, tu jestem. Dobra, to sobie tak przelecimy tutaj. To był ten gościu, a my chcemy... Gdzie to było? Też chyba nie tutaj to było. Nie, stąd to ja przyszedłem. Zobaczymy. Byłem, tu byłem. Ja stąd przyszedłem. Tam na górę szedłem, na górę. Okej. Dobra, ale gdzie jest? Chyba w tej szmaragdowej sali będzie. Zaraz się przekonamy. Tak, bo ten był tutaj i tu dalej się szło. Dobra, to jeszcze jedno ognisko dalej. Tak, bo to był początek tej lokacji.
Trochę się tu też można pogubić, te ogniska są tak trochę dziwnie rozmieszczone, ale można się... Szmaragdowa sala, to tu musi być. O tak, właśnie, to już jest po tym, jak tutaj dalej przeszliśmy, tak jest. Idziemy górą. No i teraz musi być tutaj, bo ja tutaj już też to sprawdzałem tam z 5 odcinków. Wcześniej gościa nie było, ale trzeba było wcześniej do niego tutaj pogadać wcześniej. Teraz zobaczymy, czy on będzie. Dobrze, tu jest ta sala, my idziemy dalej. Na górę, musi być na górze. Powinien być nawet, musi być, bo przecież pogadaliśmy, to teraz 100% będzie. Trochę jest też motania z tymi questami. Ale jak już się zorientujecie, to nie są jakieś questy bardzo długie. W Eldenie są o wiele dłuższe questy, bardziej zawiłe niż tutaj. Dokładnie. Dobra, tędy. Ta, tu cały czas żeśmy szli do góry. Tu jeszcze też było, ale nie można było, ta. No, cały czas do góry szliśmy i tu powinien być... Być ta hall, sala jakaś. Jeszcze jedna. Tak jest, tu się ciemno i tu po prawej powinien stać. No musi być. No jest, dobra, teraz załapało wszystko. Dobra, gadamy z nim kolejny raz. Stripped of his mount and weapon. I wonder what's behind all this. What else is hidden in this mountain? I feel blind. Blind! We should find the king's mount first. The Bishwi beast is treasured by the king as his own kin. How could it simply vanish? The Bishwi beast is treasured by the... Dobra, w porządku. To jest już zrobione. Tutaj dojdziemy jakieś ogniska. Dobra, cofniemy się tak. Będzie szybciej. I teraz znowu w którymś miejscu, tylko gdzie teraz? Chyba teraz przy takim wozie, tylko gdzie to jest na podróży. To jeszcze dalej musi być. No i właśnie, tutaj też nie wiem, gdzie to jest, ale to może tu przełącz. Gdzie to jest? Ale to chyba będzie... Tutaj, wejście do doliny, to chyba tu było. Sprawdzamy. Tak, tędy trzeba pójść. I tu chyba też taki jeden wózek był. Zaraz zobaczymy. Yeah.
Dobra, nie walczę z wami. Ten starczą jest. Dobra, upadli. I tu idziemy. Tak, tu żeśmy tak przechodzili na szybko, ale tutaj chyba nawet nie wchodziłem. Nie, tutaj poszedłem, nie? No właśnie, tutaj chyba jest jeszcze jeden taki wóz ma być. O, jest, właśnie. Nie wiem, czy ja tu byłem. Chyba nawet nie byłem. Nie pamiętam. Ale to jest potrzebne do questa właśnie. Tędy trzeba iść. Dobra, mówi już. No właśnie, tu jest jeszcze. Ja tu chyba może byłem, a nie pamiętam. Dobra, gram. Raz leży. No jeszcze nie. Nie byłem, bo skrzyneczka jest faktycznie. No tak, bo wtedy nie miałem tego ognia. Dobra. Znaczy miałem ogień, tylko nie wziąłem go. Mówi, że nic nie ma. No, ogień miałem. Tu jest chłoń. Gdzie ta skrzynka? Tutaj. Co tu mamy? No nie byłem tu faktycznie. No i dobrze. I teraz tak, ono właśnie, tu już coś się załączyło. Kłeścik leci dalej. No. To jest ten wóz, będę z nim walczył. Mroczny grzmot. O, nawet trofeum dostałem. Za zaklęcia chyba. W ciemności zachodzą zmiany powolne, ale zdecydowane. Przeobraź się w konia Guaj, który jest niewrażliwy na obrażenia od grzmotu i nakłada wroga plagę grzmotu. Po przeobrażeniu można wykorzystać zgromadzoną koncentrację. Super, kolejne zaklęcie. No właśnie, to bym ominął, to bym ominął. Dobra, w porządku, przeniesiemy się. Już jest kłeścik na dobrej drodze, żeby go zrobić. Okej. Okay. No dobrze, i teraz jak to zrobiliśmy, to możemy iść chyba tam do tej bramy, co była zamknięta, tylko to było pole ognia. To było tutaj, dokładnie, chłodne zbocze. No i powinno być, mam nadzieję. Chyba będzie, no i tam się otworzy dalsza lokacja. Pójdziemy sobie. Potrzebne jest do questu, tylko czy tutaj coś się pojawi. No mam nadzieję, że tak. Powinien się pojawić coś, albo przejście się otworzyć, bo inaczej to znowu coś poblokowałem. Nie, ale to podobno nie można schrzanić, ale jedni piszą, że... No jest, dobra, o! Teraz ten wóz ostatni się pojawił, dobra. Wóz rdzawego złota, dobra, wszystko jasne, bardzo ładnie. Bo inni mówią, że po pokonaniu już ostatniego bossa poblokowały mi się jakieś questy i muszę NG plus robić. Ale teraz patch jest, może ten patch naprawił, nie mam pojęcia. Sprawdzam, robię, gdzie nie byłem. Dobra, to jest ostatni wóz. O kurczę, no dobra. Od razu mnie złapał. Wóz rdzawego złota, nieźle. Thank you.
Dobra, jedziemy tak z wodem. Jak nie chcesz tak, to tak. I na boki. I teraz. I atak. Coś tam atakuje, nie? Powinien polec. No ma ogień. Tak, tu warto właśnie odpornąć na ogień, niech tam ten ogień, bo mniej zabiera, tak to ginie się od razu. Może nie od razu, ale na pewno jest odporność lepsza. Teraz jak macie odporność na ogień. To jest ogniowa kraina. No nie da, nie da dojść, nie da. Bije ogniem ostro. Miotacz. Dawaj go. Heh, nawet czary zaklęcia nie działają. Znowu źle rzucam, ale tu też na odległość trzeba, bo widzę, że to też jest mocarz. Nie da nawet rzucić, nie dał. A teraz! Ale tu masakra jest. No. Wóz rdzawego złota, nieźle. Dobra, to jest chyba ostatni już. Tutaj, bo ja pokonywałem wcześniej. Dobra, okej, teraz co? Tutaj. To powinno się otworzyć, ale... Tu jeszcze leży. Kula płomieni mam dodatkowo, to mam na ogień. Dobra, no leży ten nasz byk, okej. No tak, trzeba było tam w 5 miejscach z nim pogadać, później tutaj całą lokację tak przemierzyć, no i w porządku, idzie kłeścik dalej. My king, he treated me well. To die for him, I would not regret it, but I failed, brother. Failing his mission is what I regret. My king must have done something reckless for that dumb boy. The truth, I wager, lies beyond that door. No właśnie, otworzycie mi te drzwi. I went easy on it. That's all. Quite a good lad you are, but remember, don't be... Kurczę, zginął. Wyparuje pewnie. Wszyscy się zamieniają w ten popiół normalnie. No dobra, chyba otwarte te drzwi teraz. Co dostałem? Kula płomieni. Idziemy dalej. Otwarte? Kurde, czy nie? O, teraz tak, no właśnie. Teraz jest otwarte, ale trzeba było questa skończyć. Znaczy skończyć, zacząć dobrze i dalej questik pewnie następnym bossowie. No ale trzeba to zrobić, żeby tam do tego Erlanga wejść.
To jest sekretna lokacja tutaj w tym piątym rozdziale. Okej, wchodzimy. Nie byłem tutaj. Dobra, co w dzienniku zapisane? Uaktualniło coś? Tak, tu aktualniło postać. Wódz Madryl. Okej. Dobra, dobra, może tutaj da radę. Już coraz mniej jest. Do 100%. Okej. Uuu, tu arena jakaś, widzę. Tu będą bossowie. Dobra, nie mówcie, że tu kapliczki nie ma. Musi być, bo ja nie mam HP. O kurde, kolejny. Już widzę. Dobra, nie mam... Co to jest? Od razu mnie zrobiło. No dobra, nie, kapliczkę mamy no przed tym. Dobra, dobra, nie jest tak źle. Lecimy. Znowu filmiki przed walką. Ale fajnie to jest zrobione, naprawdę. Jaskinia Bishui. Gdzie ja jestem? Kurczę, znowu mnie przeniosło? Dobra, to mnie przeniosło. A tam był przeciwnik. Dobra, idziemy. Jaskinia. No na platynę też wszystkie duchy trzeba zebrać. A to też nie jest takie proste. Ogólnie platyna w tej grze nie jest bardzo prosta. W sumie trudna jest. Jeszcze jakieś coś trzeba dropić. Czytałem, że wyfarmić trzeba normalnie. Musi wypaść jakiś przedmiot, czy podwójny. I że potrzebny jest NG+, żeby zrobić platynę, bo to za pierwszym się nie da wydropić. Coś takiego. Także tu platinum to tak nie wiem, może być nawet i ze 100 godzin. Spokojnie, 80-100. Tam kumpel zrobił 80 chyba 7 godzin, no. Sporo. Mówię o platynie, 100%, nie? Kurde, jaskinia Bishui, co to w ogóle jest? No, kolejna lokacja. Pewnie nie taka duża, no mam nadzieję, że nie duża. Formuła, siedmiokrotna tabletka ognistego serca. Dobra, to jest do apteczki, wytwarzania, przepis. O kurde, ognisko jest nawet. Kapliczka, nieźle. Oj, to może być dłuższa lokacja. No idziemy, idziemy, bo... Tutaj jeszcze nie byliśmy. I teraz tak, tu przejście... Medytacja... Sala tu jest na dole.
Niech będzie to. Tam jest 92, tu można mieć ponad 300 poziom w tej grze. Ponad 300, nieźle. Ale na NG Plus pewnie leci doświadczenie szybciej ze 2 albo 3 razy, to zawsze tak jest. Na NG normalnym New Game to jest ze 100 leveli zrobicie, ja mam 101, tak? 102. 102 level, więc... Tak normalnie to jest chyba. No i tak tam na początku sobie wyfarmiłem z 8 leveli do przodu, ale to się nie opłaca w ogóle. Bo i tak później dostajecie więcej. Około 100 level jest jak ukończycie grę z questami, no. A NG Plus, no to pewnie dalej, kolejna setka to będzie 200. I NG Plus, plus... O kurde, ta kula. Co to jest za bosik? Kula! A ducha kuli mam to. Nawet sprawdzałem, toczy się nawet dobre. Góra na dole, dół na górze. Co jest grane? Dobra, to jest boss, tak? Tak. O, dobra. Spoko, zobaczymy. Okej. Okay. Średnio trudni? Raczej nie. Dobra, kula teraz. O kurde. Łatwe, łatwe. Trudniejsze, ale damy radę. Tak, niepotrzebnie mi na cel automatycznie, bo wtedy mogłem wyłączyć to, to wtedy mogłem sobie namierzać samemu chyba lepiej. Jak jest dwóch oczywiście. Dobra, teraz. Tak, to jest pomocne, naprawdę. To jest z tego żółtego lunga wypada. Warto właśnie, żeby go rozwalić, bo wtedy macie to zaklęcie. Bardzo dobre. Długo działa i zadaje obrażenia. Znowu nie dał. Znowu nie dał. Come on.
Luzik, mamy go. Tak jest. Także to tak średnio trudni. Raczej łatwi. Ale ja już jestem ze zbroją, nie? Po pokonaniu głównego bossa, więc może dlatego. Materiały i dalej idziemy. I portrety, proszę bardzo. Kolejni są zlokalizowani. Tak jest, 52 wodzowie. No i ładnie idzie. No tu co? Pewnie następny, nie? Droga do następnego bossa. Dobra, pas na biodro, ale to już mi wydropił. Już raz wydropiło. Mam to. No, kolejna. Chyba przed bossem. Kapliczka, ognisko. No te ogniska, te kapliczki są właśnie z Soulsów wzięte. Ale nie można też grę nazwać typowymi Soulsami, co to jest Souls Light, tak się mówi, nie Light, tylko Souls Light. Są podobne elementy, ale tutaj jak zginiecie, to nic nie tracicie, a wręcz odwrotnie, wzmacnia się. Bo poziom idzie do góry, jak tam pokonujecie wrogów. Nic nie tracicie, a w Souls Like'ach tracicie wszystko i macie na jedną próbę na odzyskanie. Tutaj tego nie ma. Także to jest Souls Light. Light. A nie like. Dokładnie. Ma dużo elementów Soulsów, ale nie wszystkie. No dobra, to już łatwo idzie. O kurde, kolejny. Ale mamy następne skrzyneczki. Żelazny róg króla byka. Kurde, materiały, niebieska wstęga. Sporo tutaj tego było, no. Oh!
Także to jest bardzo pomocne, no. Sami widzicie, że odpaliłem i nawet potężny wróg i pada. Bardzo pomocne. Wszystko tu? Chyba tak. Jeszcze idziemy dalej. Jaskinia, spora nawet. No, duża. Tu jest droga kolejna. A tutaj. No i co? Tutaj bym przeszedł i bym doszedł też tutaj, tak? Dobra. Tylko co to jest? Mróz, śliskawka, no i co? No można było... A tu na dół coś jest? Też coś chyba jest. Dobra. Dalej. Jaskinia lodowa. Yeti jakiś może być. Rdzeń kolejny. Tu też przejście jest. Kurczę, całkiem jaskinia wypasiona. Tu zobaczymy, czy mogę. No nie mogę. Tak myślałem, ściana niewidzialna. Dobra, to idziemy w prawo. Kurczę, jaka jaskinia. Niezłe. Dobra, niebieską wstęgę już zatrzymamy. Rdzeń jeszcze można dopakować. O, 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 dobra. No proszę. Kolejne. Tak, to by pomyślał, nie? Że tutaj taka lokacja na 40 minut. Tu też na pewno nie wskoczę, nie? Jeszcze sprawdzę. Niewidzialne, ta. No to jedyna tutaj. No i co? Pewnie bosik już, kurde, ostatni. No, to jest już na pewno boss. Złotoka, bestia, biszuj. Ojej, ojej. Co to było teraz? Bestia. Dobre. Dobra, bestia. Bestia, nie bestia. Trzeba bić, nie? Błąd. Kurde, co to masakra, nie? Nieźle. Dobra, teraz nic nie widać. Thank you.
Dobre jest, dobrze jest. Super. Teraz, dawaj. Ale bestia, naprawdę. Masakra. No, błąd to był. Nawet nie da wziąć apteczki. Spokojnie. Kurde, masakra! Niestety, pudło. Dobra, niestety, fajny bosik do zrobienia, ale oczywiście za pierwszym się nie udało. Szkoda. Kolejna próba. Szaleje ten bosik. Fajny jest. Podoba mi się bestia. Ach, ty bestio. Załatwiasz mnie, a ja chcę ci szybko odebrać życie. I tak to właśnie wygląda. Powoli, bo tutaj jak będzie ten ogień, trzeba uciekać jednak, a nie do niego.
Fatalnie, nie dał odpalić, szkoda. Ach, złapał teraz. Dobra, teraz łatwiutko poszło i o to chodzi. W sumie łatwy był. Mróz i ogień, dostałem trofeum. Połączenie lodu i płomienia, nagłe, srogie, bez wytchnienia. Trofeum brązowe, mróz i ogień. No ładnie poszło, ładnie, w porządku. O właśnie, oni też żeśmy gadali z nimi. O, czerwony chłopiec. Diabełek się urodził. Jakie różki małe. Rakshasi, you know it was he who made you drink from the river of childbearing. Shut it. You shall never speak of it. The king knows why I had to drink it. But I haven't glimpsed him ever since then. He made it another reason for his absence. Rakshasi, your husband shirks a dishonor. Rakshasi, Rakshasa. He granted you this cave with his Mount Bishwe beast as its sentinel. He's compromised enough for the sake of our master. You will seal your lips on this. Our family would be doomed if anyone knew the truth. No i w takich przerywnikach opowiedziana historia jest po prostu świetna. Fajnie się to ogląda. Master bids me aid you in secret. Bardzo fajne są takie filmiki. You and the bull. You will rear this child to manhood. Pamiętam w 2001 roku w Ninja Gaiden 1 też były takie filmiki, jak się doszło tam dalej. To się odpalała taka właśnie wstawka FMV. I świetne to było w tamtym czasie. Tutaj to samo jest, tylko lepsza jakość. No dobrze, zrobione. Czyli żeśmy sekretnego questa zrobili całego chyba całego. W chapterze numer 5. Albo jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Żelazny róg króla byka razy 3. Niebiańska wstęga. A ten kto to? Żabka. No dobra, jeszcze żabkę próbujemy.
Dobra, żabka szybko poszła. Koncert żab, dostałem trofeum. 6 żab, 6 umiejętności. Czyli dostałem za zabicie 6 żab. Też trofeum, bardzo ładnie poszło. No i co, chyba wszystko tutaj. Tu była żabka. I fajnie, możemy się cofnąć chyba. Raczej tak. Dobra, to jeszcze jak zdążymy, to pójdziemy zobaczyć, czy teraz się Buddha odpali w wiecznej pagodzie. Może tak. No dobra, to jest początek, tak? Tu sobie wyjdę. Dobra, luzik. Tutaj rozwaliliśmy całą lokację. Bardzo ładnie. Zrobimy tak, zrobimy tak i będzie dobrze. Zrobione. Fajnie, fajni bossowie byli. Wstawka. Filmik, żabka. Wszystko załatwione. W porządku. To nie wiem, jeszcze te wstęgi mi chyba zostały. Ale nie wiem, czy tam mogę to zrobić. Dobra, teraz sprawdzę, czy w wielkiej pagodzie jest Buddha. Jeżeli tak, to ok. Jak nie, to trzeba robić dalej. Nawet pancerz mogę wytworzyć? Maska króla byka. O kurczę, króla byka. Jeszcze dodaj mi obronę. Jeszcze może lepszy. Na obronę to jest. Nieźle, tę obronę bym miał z 600, jak to założę. Mityczny. Mityczny. Aha, by wytworzyć. A, no dobra, jeszcze nie wytworzyłem. No tak, bo ja nie mam tego. Ile? No to tylko to mogę wytworzyć. Zdrowie mniejsze, ale obrona lepsza, nie? A wezmę to, niech będzie. No, nieźle. Broń mogę wytworzyć. To ostatni kostur. Mogę. Należy spełnić wymagania. Tutaj też mogę wytworzyć. Tak, za kostur też jest trofeum. Dobra. Chyba wszystkie kostury. Już mam, tylko trzeba je teraz wytworzyć. Dobra, lecimy do wielkiej pagody sprawdzić. Gdzie to było? Płonące góry? Nie. Nowy zachód. Nie to. To, dobra, wielka pogoda. Sprawdzimy, czy jest Buddha. Jeżeli będzie, to fajnie. Jeżeli nie, to jeszcze trzeba. Kłościk chyba jeden w czwartym. To, pewnie w czwartym chapterze. A może już będzie. Bo już sekretną w czwartym zrobiłem. No, doszedłem przynajmniej do sekretu i pokonałem bossa, więc on już tam powinien być teraz. No, Buddha, jesteś czy cię nie ma? Naprawdę cię nie ma? Co ja jeszcze zawaliłem? Jest Buddha, pięknie! No to możemy grać z bossem sekretnym. Jest Buddha, już go widzę, bardzo ładnie. Dobra, czyli będziemy z Erlangiem walczyć. Zrobione wszystko, ok. No dobrze, będę próbował z Erlangiem. A na tym zakończę odcinek. Fajnie, że się udało pokonać tych bossów w sekretnym queście. Serdecznie zapraszam jeszcze na następny odcinek z ubicia Erlanga, bossa sekretnego, podobno bardzo trudny, no ale i tak się go sprawdzi i ubije. Serdecznie zapraszam do następnego, trzymajcie się, hej!